Hej, hej, tak nietypowo zaczynam nagrywać vloga w wiatrołapie. Tak w ogóle chciałam pochwalić się moją piękną ścianą. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zaprezentuję trochę, jaką ściankę sobie tutaj zrobiliśmy w wiatrołapie nad schodami. O, taki szybki rzut, betonowa ścianka, do tego światełka na czujkę. No coś już tutaj się tworzyć zaczyna. Zaczęliśmy od tej ściany, a w następnym tygodniu przyjadą meble i za mną będzie zabudowa meblowa. Wychodzę teraz na dwór, idę podciąć trawy. Przed domem mamy taką donicę, w której są trawy ozdobne i one przez okres zimy były takie wyschnięte i teraz trzeba je podciąć. Podobno trzeba to robić na wiosnę, mamy już kwiecień, więc idę, zrobię to, żeby sobie już ładnie później odrastały. Arek teraz pilnuje Julka, podstawiłam Julka tam z wózkiem do pokoju, bo śpi. No, a ja idę działać. Już prawie 2 tygodnie Juliusz jest z nami. Szybko ten czas leci. Dzisiaj niby miało być 16 stopni, ale nie wygląda. Totalnie nie wygląda, chyba że słońce zaświeci. To może czuć jakiś klimat wiosny, ale nie. Było ładniej, weekend był ładniej. Teraz to potrzebna i czapa, i szalik, żeby nie zmarznąć i się nie przeziębić. Idziemy. Ja zaraz wszystko wziąłem. Klucz do garażu, pilot, znaczy się. Idziemy. I co nam jeszcze tutaj narosło? Trochę zieleni na wiosnę. Muszę to zaraz wyrwać. Przydałyby się jakieś nożyce ogrodnicze, takie duże, ale nie mamy. No skąd niby mamy mieć? Jak coś potrzeba, to dopiero się kupuje, bo to są tematy, w których startujemy. W sumie tam ta wiosna była taka, tamte lato było już takie, że dużo rzeczy robiliśmy po raz pierwszy w ogródku. A teraz obcinam zwykłymi nożyczkami. Jakoś to idzie. Gotowe. Pytanie tylko, czy to mi odrośnie po zimie? Czy to tak ma wyglądać? Pytanie do tych, co się uznają na rzeczy. Może coś powiecie, co by tu dalej z tym robić, bo ja to nie wiem. Przy zakupie tych traw powiedzieli mi, że mam je podciąć na wiosnę. Na wiosnę, no tak bardzo wczesną wiosną. Tylko czy ja mam je bardziej uciąć? Czy tyle, ile zostawiłam, będzie spoko? Nie wiem, zaraz udam się do internetów i coś poczytam, ale jakbyście mieli jakieś rady, to dajcie znać. Pewnie też w sumie ma znaczenie, jaka to jest trawa ozdobna. A żebym ja to pamiętała. Nie pamiętam. Fajnie tak się przewietrzyć. Nastroszona jestem po tej czapce. Uch, aż katarku dostałam. Jest 12:48. Tymek jest na drzemce w żłobku. Przyszło mi powiadomienie jakieś 40 minut temu, że zasnął. Jeszcze śpi. Julek też śpi. Pewnie sobie pośpi jeszcze z 2 godziny, bo niedawno nam zasnął. Jakoś tak o poranku mu nie szło spanie. No i co chciałam powiedzieć, to to, że w sumie to już czuję, że złapaliśmy jakąś tam rutynę. Oczywiście jesteśmy teraz w idealnej sytuacji, kiedy Tymek chodzi do żłobka, więc ja też tego czasu mam dużo, tym bardziej, że Julek bardzo dużo śpi. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że ja mam teraz dużo energii, zdecydowanie więcej niż w końcówce ciąży, no raczej, zrzuciłam z siebie trochę kilogramów, no to naprawdę fajnie, te dni ostatnie mijają. Także tak, która jest godzina, mówiłam? 12:49, na 14 robię obiad, spaghetti dzisiaj na obiad. A jeśli chodzi o taką naszą rutynę, no to godzina 7:30 wstajemy, po 8 Arek zabiera Tymka do żłobka, Julek zazwyczaj jeszcze śpi, więc ja mam taki czas dla siebie, żeby wypić sobie na spokojnie kawkę, ogarniam na przykład kuchnię, sprzątam zabawki z poprzedniego dnia, potem Julek wstaje, karmienie, tam znowu śpi, więc ja siadam do komputera, przy komputerze trochę pracy, zazwyczaj jest to max pół godziny, czasem do godziny, żeby zrobić zadanka, które mam na kompie. No i potem już lecę z listą zadań, zależy co tam mam na tej liście. Dzisiaj na przykład miałam w planach zrobić porządek z tymi roślinkami na dworze. Nie wiem, czy zrobiłam to dobrze, właśnie muszę zaraz zajrzeć do internetów i zobaczyć. I pytanie właśnie, czy mi to odrośnie. Oznaką wskazującą odpowiednią porę może być pojawienie się młodych pędów w środku kępy. Nic takiego nie zauważyłam. Ciekawe. No nic. Zobaczymy w miarę mijających tygodni, czy te trawki będą mi odrastać. Tylko czy ja dobrze to przycięłam i czy nie zostawiłam za dużo tej trawy. Ale chyba nie, z tego co patrzę tutaj po obrazkach. No nie wiem, jak się na tym znacie, to możecie mi w komentarzu napisać, czy zrobiłam to dobrze, czy nie. Przyjmuję krytykę, bo robię to pierwszy raz.
Tutaj mam kompot z rabarbaru i z jabłek. Wczoraj gotowałam. Ja do rabarbaru lubię dorzucić jakiś owoc, na przykład jabłko lub winogrona, bo wtedy ten kompot jest dla mnie smaczniejszy, a na samym rabarbarze to tak niekoniecznie, nie podchodzi mi za bardzo. Zdrówko. Zadanie na dzisiaj: ogarnąć ten pierdolnik. Czy wy widzicie, co się tutaj dzieje? Co to za śmietnik? Tak, my tak mamy w wiatrołapie od kilku dobrych miesięcy. W sumie nie, odkąd tu mieszkamy, tak powiem. Tu się gromadzą rzeczy, one raz na jakiś czas są wynoszone, później dochodzą kolejne rzeczy i tak to się dzieje. A że w następnym tygodniu mają być już tutaj meble, no to ja chcę to ogarnąć. Poza tym robimy jeszcze tutaj taką zabudowę pod schodami. Ona będzie tak gdzieś do połowy schodów i tutaj będą szafeczki. Stolarz ma przyjechać w piątek. Jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest piątek, no dzisiaj ma przyjechać. Stolarz ma dzisiaj przyjechać, zrobić pomiary. Musimy ustalić, jak mają wyglądać w środku te szafeczki. No i pod koniec kwietnia podobno będzie montaż. Przynajmniej taki był plan, jak z nim rozmawiałam. A jak będzie, zobaczymy. W każdym razie muszę dzisiaj poogarniać te rzeczy. Nie tracę czasu już na nagrywanie i działam, bo nie wiem, ile Julek pośpi. Rzecz na sprzedaż. Nowe, z metką, kupione w Isku. Nie wpasowało mi się do wnętrza. Jak ktoś chce, piszcie. To jest taki stojaczek, nie wiem, do łazienki na przykład. Ja myślałam, że u nas w łazience będzie stała, ale no niestety nie pasuje. A no i nie mogłam zwrócić, bo zgubiłam paragon. Patrzę, co mamy w tym pudełku, które stoi tutaj od pół roku. Patrzcie. Szukałam tego. Przyniesione z kuchni. Pewnie Tymek tutaj wyrzucił. Już nie mówiąc o tym, że znalazłam tutaj dwie skarpety. I też tak szukaliśmy do pary, a to tu się znalazło, nie? O, pierdolety, pierdolety. Długopis. Spoko. Jakieś kokardy. Omegy. Nawet lekcja angielskiego, proszę bardzo. Dlaczego tutaj? Dlaczego w tym pudle? Albo dlaczego to pudło stoi tutaj w wiatrołapie? No, tam są jakieś takie rzeczy, które muszę sprzedać. Nawet nierozpakowane sztuczne liście. Zamawiałam kiedyś do jakiejś dekoracji, ale mi się nie przydało. Juhu, w miarę ogarnięte. No zdecydowanie lepiej to wygląda, co nie? Drabina jeszcze musi tu zostać, bo ciągle jakieś roboty i się przydaje. Zostało mi jeszcze tylko pozamiatać i umyć podłogę. Tej części z butami nie tykam, bo na razie nie jest to potrzebne. Idę po mopa i kończę robotę, bo muszę robić obiad. Patrzcie, jakie smerfne leginsy dzisiaj mam na sobie. Wyciągnęłam rozmiar S chyba. Mieszczę się zarąbiście, można wrócić do swoich ubrań sprzed ciąży. Nagrywam tak tego vloga i gdybym nie wspominała tak, że Juluś to, Juluś tamto, to byście nawet się nie skapnęli, pewnie, że mam dziecko obok. Ale Julek teraz zaliczył tak długą drzemę, ja nie wiem, o której on zasnął, około 12:00 i teraz jest 15:30, no to spał 3,5 godzinki. Chyba będzie te 3,5 godziny. Nie pamiętam dokładnie, o której ja zaczęłam sprzątać ten wiatrołap, bo jak sprzątałam, to on już spał. No nieważne. W każdym razie już się obudził. Nakarmiłam go i co? Arek poszedł teraz na rower. Jak wróci, to pojedzie po Tymka do żłobka. A ja jeszcze muszę zrobić porządek na półkach, na regale w sypialni. No to wezmę Julka do wózka i będę sobie działać, bo on sobie tak spokojnie leży i mi nie przeszkadza. Bo to dziecko to jest takie słodkie, takie spokojne, że ja w ogóle nie odczuwam, że on jest do czasu pewnie. No, zaraz będzie 2 tygodnie, to jest niesamowite normalnie, nie? Że
Niedawno czekaliśmy na poród. Ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj, że czekaliśmy. Nie wiem, byłam w tym szpitalu, wróciłam i co? Już 2 tygodnie mijają, odkąd jest z nami. Szok. Szok. Ale ten czas zapierdziela. No i zaraz będzie miesiąc, potem pół roku, rok zleci. Jestem zadowolona z dzisiejszego dnia. Tak na pełnych obrotach, można powiedzieć. Nie wiem, czy to 2 kawy sprawiły, że mam tyle energii, czy dobry sen w nocy. W sumie dzisiaj była dobra noc, jak każda poprzednia. Na razie nie mogę narzekać na tę nocę, naprawdę. Tym bardziej, że nauczyłam się spać, bo jak Tymuś był malutki, to ja cały czas na takim mega, mega czuwaniu. Ja tak przysypiałam, budziłam się, przysypiałam, budziłam się, a teraz jak zapadam w sen, Julek mnie wybudzi, ja go słyszę, jak zaczyna coś tam się przebudzać, tak właśnie stękać, tak jak teraz to robi w tle, słyszycie? No to ja go usłyszę. Ale jak zapadam w sen, to tak mocno zapadam w ten sen, że no naprawdę, jak już się wybudzę z takiej 2-godzinnej drzemy, to czuję się naprawdę wypoczęta. Dobra, widzę, że bateria mi miga, więc skończę już tego vloga i mam nadzieję, że uda mi się odzywać częściej w takiej luźnej formie. To co? Do następnego! Papatki!